wtorek, a to oznacza, że czas na sportowe śniadanie w Radiosygnały. Ja nazywam się Marcin Michalski, wraz ze mną prowadzi ten program mój kolega Marek Świerczyński. A naszym gościem jest dziś trener Gwardii Opole, pan Rafał Kuptel. Witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy pana. Panie trenerze, Gwardia Opole jutro rozegra kolejne spotkanie z MMTS-em Kwidzyn, czwarta drużyna ligi. Zapraszamy wszystkich serdecznie na to spotkanie. Jak nastroje w drużynie i jakie oczekiwania przed tym meczem? Czwarta drużyna jest w lidze, tak dokładnie Kwidzyn. Graliśmy tam pierwszy mecz, przegraliśmy bodajże chyba 3-4 bramkami. Nie był to mecz jednostronny, tak? Także nastroje mamy bojowe, tak jak sami o sobie mówimy, to jest nasza twierdza, nasza hala na Kowalskiej 2. I tam meczu nie chcemy przegrać, tak? Oczywiście znamy wielkość zespołów Wiwe Kielce czy Wisła Płock, gdzie są to zespoły bardzo, bardzo dobre, z najwyższej półki. Ale jutro jest Kwidzyn i nastroje, tak jak powiedziałem, bojowe i tej naszej twierdzy nie chcemy oddać. No właśnie, twierdza w Opolu w tym sezonie 5 zwycięstw, z remis, porażka. Jak doliczyć do tego jeszcze mecze z tego roku, czyli z poprzedniego sezonu pierwszej ligi, to łącznie jest 11 zwycięstw, remis i jedna porażka właśnie z Vive, więc z czego wynika ta siła, biorąc pod uwagę, że na wyjeździe jak do tej pory w tym sezonie nie udało się jeszcze wygrać? Wydaje mi się, że udało nam się, mówię teraz o Superlidze, to jest złożyć ciekawy zespół, przyszłościowy zespół, jest paru młodych chłopaków, ambitnych bardzo i z dużymi możliwościami. I tutaj pokazujemy u siebie, że mamy charakter, że mamy pazur, tak? Jesteśmy Bemianinkiem. Jest 5 nowych zawodników. Jeżeli mamy się utrzymać, to musimy się pokazać swój charakter zespołu, tak? I gdzieś tam dopiero powoli, już tam widać po tych 3-5 miesiącach, których razem pracujemy, że ten zespół się coraz bardziej zgrywa, coraz bardziej się rozumie, coraz łatwiej nam zdobywać bramki czy bronić naszej bramki. Tak. A wracając do pierwszej ligi, wydaje mi się, że mieliśmy bardzo dobry i mocny zespół na pierwszą ligę. Udało nam się wszystkie mecze wygrać w pierwszej lidze i mamy ten powrót do Superligi. I jesteśmy w tej superlidze i chcemy w niej zostać jak najdłużej po prostu, tak? I nie chcemy być też takimi chłopcami do bicia, tylko chcemy też pokazać swój pazur. Poprzedni mecz z drużyną z Kwidzynia przegrany nieznacznie. Po poprzednim meczu Kwidzynia w ubiegłej kolejce to oni wygrali, ale było to zwycięstwo dosyć wymęczone. Nasza drużyna przegrała, ale komentarze wskazywały, że w bardzo dobrym stylu jednak chłopaki się pokazali i mimo tej porażki to daje nadzieję. Z Vive Kielce. Tak, z Vive Kielce to daje duże nadzieje jednak przed meczem jutrzejszym. To co powiedziałem, tak, gramy u siebie, to jest nasza twierdza i chcemy ją dalej bronić. A wracając do naszych dobrych meczów na wyjeździe, powiem szczerze, wolałbym grać całe mecze, ale wygrywać, tak? Bo mamy opinię, że gramy dobre mecze, ale nie mamy żadnego jeszcze punktu w tym sezonie, tak? Wolałbym mieć opinię, że nieciekawie gramy, ale mieć przynajmniej te 1, 2, 3 punkty na koncie. Teraz mamy jeszcze w niedzielę ostatni mecz wyjazdowy w tym roku kalendarzowym i mam nadzieję, że sobie sprawimy prezent na święta i w końcu zdobędziemy 1 czy te 2 punkty, które można jeszcze zdobyć w tym roku. A jakie były założenia przed sezonem? Utrzymujemy się, czy walczymy o pierwszą setkę? Powiem tak, nie jestem minimalistą, tak? Do każdego meczu, obojętnie z kim gramy, podchodzę tak, że sport to jest sport. Tam nie da nic się, nie jest tak jak w matematyce 2 plus 2 równa się 4. Może być różnie i ja zawsze wychodzę, żeby wygrać. I to gdzieś też chcę wpajać naszemu zespołowi, że obojętnie z kim gramy, mamy grać zawsze o zwycięstwo i oczywiście cel założony przez klub to jest utrzymanie, ale będziemy walczyć o coś więcej. Na pewno będziemy chcieli pokazać, tak jak powiedziałem, swój taki pazur i nie tylko utrzymanie, a coś więcej, żeby dać radość tutaj ludziom z miasta, z Opola i okolic. Ostatni mecz w tym roku w niedzielę, potem 1,5 miesiąca przerwy w związku z turniejem Euro 2016. Jakie plany zespołu na ten okres?
No, wydaje mi się, że nam potrzebujemy troszeczkę odpocząć też od siebie, bo jesteśmy praktycznie codziennie z sobą. Dużo meczy jest, także na pewno zagramy ten mecz w niedzielę. Chyba zostaną gdzieś, rozejdziemy się już do domu na pewno, tak? Tydzień wolnego czy półtorej bez jakichś większych wysiłków. Dostaną swoje plany treningowe i będą musieli niestety w domu trenować. Spotkamy się bodajże 5 czy 6 stycznia i rozpoczniemy przygotowania do następnej części sezonu. I w tej następnej części sezonu, jak rozumiem, walczymy o fazę play-off, nie tylko o utrzymanie. To co powiedziałem, tak? Będziemy chcieli w każdym meczu pokazać swój pazur. Liga w tym sezonie, jak widać w tabeli, jest dosyć taka wyrównana od miejsca gdzieś 5 do 10, także będziemy walczyć i będziemy musieli zagrać wszystko, co jest możliwe. Wspomniałem jeszcze o przerwie reprezentacyjnej. Trener Bigler ogłosił listę powołań. Nie ma tam zawodników Gwardii, ale jak tak pan patrzy na swoich zawodników? Czy znalazłby się tam ktoś z potencjałem takim? Czy mógłby się przynajmniej w tej szerokiej kadrze znaleźć? I kto by to był? Oczywiście bardzo bym sobie tego życzył, tak? Mamy paru ciekawych chłopaków. Wcześniej w kadrze trenera Wenty był Adam Malcher. No teraz jest dosyć wyrównany poziom w tej bramce naszej reprezentacji, bo jest Wyszomirski, jest Wichary. Tutaj ciężko naprawdę jest wygryć. No oczywiście numer jeden od ich czasu jest Sławomir Szmal, który jest tutaj też z Opolskiego Zawadzkich, który jest dobry jakby tutaj reklamą. Także tutaj dosyć dobry poziom ma Adam Malcher, no ale jest duża rywalizacja. Jest też Tolek Łangowski, gdzieś tam był przymierzany, ale jeszcze na razie nie widzi go trener Bigler. Też na tej pozycji w reprezentacji jest Karol Bielecki, Michał Jurecki. Także no, wydaje mi się, że nasza reprezentacja jest mocnym zespołem, tak? I dostać się tam naprawdę trzeba sobie bardzo długo, bardzo, bardzo dużo zasłużyć, tak? I na pewno jest paru chłopaków, ale jeszcze muszą troszeczkę pracować. A jakie oczekiwania względem nadchodzących mistrzostw? Jak ta silna drużyna, o której pan mówi, da sobie radę? No mamy teraz brązowy medal, tak? W Katarze na Mistrzostwach Świata. Są Mistrzostwa Europy w Polsce. W piłce ręcznej jest to najsilniejszy turniej, tak? To w hierarchii, jeżeli tam stopniujemy sobie, to jest najmocniejszy turniej. Gramy u siebie. Mamy zawodników z Kielc, którzy prezentują bardzo wysoki poziom. Ostatnio teraz wygrali weekend z Barceloną 2 bramkami. Mamy zawodników z Płocka, także był brązowy medal, to chciałbym coś więcej. I życzymy sobie więcej jako kibic i dla naszej reprezentacji. Czyli mury mogą pomóc i wywalczymy to upragnione złoto w tym roku, w przyszłym roku. Bardzo bym sobie tego życzył. Jeszcze polska drużyna nie ma chyba medalu na Mistrzostwach Europy, a ogólnych imprezach też nie mamy do tego medalu. To bardzo bym sobie życzył nam wszystkim. Ten złoty medal wiązałby się wtedy też chyba z kwalifikacją olimpijską, prawda? Dokładnie. No jest to spełnienie marzeń każdego sportowca. I teraz mamy w Rio i jest paru chłopaków, którzy już mają swoje lata, czy Jurecki, Bartek starszy. I może następnych igrzysk olimpijskich nie doczekać, tak? I bardzo, bardzo bym chciał, żebyśmy też, bo chyba w 82 chyba mamy ostatni medal, chyba brązowy medal chyba w Montrealu, jeżeli się nie mylę. I chciałbym, żeby nasze pokolenie też już pokolenie, no ja już nie gram, tak? Ale jest paru zawodników w tej kadrze, co razem graliśmy, zdobywaliśmy medale na Mistrzostwach Świata i chciałbym, żeby to nasze jakby pokolenie też miało swój krążek z Igrzysk Olimpijskich. Na Igrzyskach też pan wystąpił. Był pan na Igrzyskach w Pekinie. Jakie wspomnienia, jak już zaczęliśmy temat olimpijski? Znaczy byłem, ale nie zagrałem. Nie dostałem tej możliwości. Są troszeczkę takie przepisy dziwne, że jak się zmieni już zawodnika, to już nie ma powrotu. Trener nie podjął takiej decyzji, bo był jeden chłopak, który miał kontuzję i było wiadomo, że wróci za 2-3 mecze i jeżeli będziemy grali o jakieś lepsze miejsca, to jest to zawodnik, którym gra jest bardzo dobry, tak? I nie podjął takiej decyzji. Ja byłem na igrzyskach, ale nie miałem tego zaszczytu, żeby wystąpić na parkiecie.
Ale sama ta atmosfera, to na pewno robi wrażenie. No na pewno te całe zawody i wioska olimpijska, gdzie można spotkać całą elitę sportu naszego na świecie, to robi duże wrażenie i cała ta atmosfera, jaka jest, to jest naprawdę coś niesamowitego, życzyłbym każdemu, żeby to przeżył, no bo naprawdę jest to coś bardzo wspaniałego. Wróćmy jeszcze na chwilę do Gwardii Opole. Wspomniał pan o reprezentantach z Kielc. Mówiliśmy o tym, że ostatni mecz nasza drużyna zagrała właśnie w Kielcach, z zespołem, który potrafi wygrywać z wielką FC Barceloną. Jak przygotować zespół do takiego meczu? Co im powiedzieć w szatni przed meczem, przed wyjściem na boisko tam w hali w Kielcach? Taki mecz, przede wszystkim każdy walczy o swoje, tak? Każdy walczy o swoje, o pokazanie swojej wartości, czy to dla kibiców, czy to dla mnie, czy dla zespołu. I tutaj trzeba pójść, pokazać, że ma się charakter, że warto w któregoś zawodnika inwestować, tak? Jeżeli jest zawodnik, który jedzie, żeby odbyć mecz, no to gdzieś jest taki sygnał dla mnie też, tak? I to im wpajam, tak jak wcześniej powiedziałem, że to jest sport i wszystko się może wydarzyć. Każdy jedzie, żeby pokazać, że sprzeda się jak najlepiej. Jak się sprzeda, to tak samo się sprzeda drużynę. I wydaje mi się, że w ostatnim pojedynku z Kielcami gdzieś chłopacy pokazali, że mają charakter. To co tutaj, no, tak jak gramy u siebie, powalczyliśmy do 52 minuty, bo bodajże dwoma bramkami. Tam dostaliśmy dwa razy po dwie minuty i Kielce swoim doświadczeniem nam już jakby odjechało i przegraliśmy ten mecz po prostu. Ale do 52 minuty naprawdę się dzielnie broniliśmy. Nawet słyszałem, że na trybunach w Kielcach było, że może być sensacja. A jak pan zobaczył potem w sobotę, że Vive wygrało z Barceloną, to coś jakoś to się przełożyło na myślenie o naszej drużynie? Czy to jakby są dwie odrębne sprawy? To są dwie odrębne sprawy. Ja jeszcze jako zawodnik, grając wcześniej w Wiśle Płoc, też graliśmy w pucharach i te mecze pucharowe naprawdę się byli bardzo wymagający przeciwnicy, tak? I to bardzo i fizycznie, i psychicznie kosztowało. Przygotowania do takiego meczu są na pewno bardziej mobilizujące. Na pewno Kielce nie było tak zmobilizowane na nas, jak na Barcelonę. Zdajemy z tego sobie sprawę, ale też zdajemy, jaki to jest poziom, tak? I powalczyć z tym zespołem, tak jak powiedziałem wcześniej, to naprawdę jest dla nas też... No dziękuję chłopakom zespołowi, że powalczyli, że nie odpuścili. 22 minuty po godzinie 9:00, to jest sportowe śniadanie, a naszym gościem jest trener Gwardii Opole, pan Rafał Kuptel, trener Gwardii Opole, ale też wielokrotny reprezentant Polski jako zawodnik i uczestnik Mistrzostw Świata w 2007 roku. Wicemistrz Świata. Dokładnie. Udało, tak? Gdzieś mi się udało w 2007. Mówię, udało mi się, bo dostałem się do tej drużyny. Mistrzostwa są świata czy Europy są w styczniu, w połowie zazwyczaj. A ja do tej kadry, wcześniej byłem w kadrze, miałem 4 lata przerwy. Po tych 4 latach wróciłem na miesiąc przed tymi mistrzostwami świata. Gdzieś ten event dał mi szansę, bo szukał gdzieś obrońcy. Przekonałem go do siebie. Powiem szczerze, że miałem swoje marzenia. Pomimo tego, że 4 lata już mi nie było w kadrze, miałem marzenia i te marzenia gdzieś mi się spełniły, żeby mieć medal mistrzostw świata czy Europy. Na miesiąc przed mistrzostwami dostałem szansę, wykorzystałem ją, pojechałem i mam teraz medal mistrzostw świata srebrny. Jestem bardzo z tego dumny i bardzo się z tego cieszę. No jestem szczęśliwy, tak jak powiedziałem. Tak. No, ale sam pan wcześniej powiedział, że dostać się do reprezentacji to nie taka prosta sprawa. To jednak trzeba troszeczkę sobie zasłużyć na to. 3 mistrzostwa Polski. Może o czym ja mówię? 5 mistrzostw Polski na pana koncie. 7. 7 masz? Bo w Wikipedii nie zaznaczone moje to pierwsze mistrzostwa z Wybrzeżem Gdańsk. Nie, 2 mistrzostwa z Gdańsk. Się wydało, z jakich źródeł korzystamy? Nie, korzystam z źródeł, z których korzysta Wikipedia i to też nie są sprawdzone źródła wtedy. Ale to już jest od 2 czy 3 lat takie niepoprawione, ale
No to... I teraz, bo znalazłem też dwie wersje, to teraz się upewnię. Ile meczów rozegrał pan w reprezentacji? Powiem panu szczerze, że nie pamiętam. Gdzieś koło 150 meczów, tak? Bo są dwie wersje, 144 lub 145. To powiem szczerze, ja do tego nie wagi, bardziej mnie jakość, tak? Jakość mnie bardziej interesuje i tutaj no, mam gdzieś koło 150, tak? Ja powiem gdzieś koło 150, może być to 140 też parę, tak jak pan powiedział. Tego dokładnie nie wiem. Nie wiem, ile bramek rzuciłem, gdzieś podobno też ile mam występów. Także... Bramek rzucił pan 157. Ale to powiem szczerze, że tego nie wiedziałem, tak? Mnie bardziej interesuje wynik sportowy, jakość tego wszystkiego, niż takie statystyki, ile zagrałem, ile rzuciłem. No, ale od tego są dziennikarze, żeby sportowcy nie musieli się tym przejmować. Pod warunkiem, że uda nam się dobrze sprawdzić. Ja mówię ogólnie o dziennikarzach, którzy są od kolekcjonowania takich informacji. No więc to 157 bramek, jak pan ocenia swoją ogólną karierę. Jest pan zadowolony z kariery reprezentacyjnej i także tej ligowej? Powiem tak, z ligowej tu w kraju, co można było, to zdobyłem, tak? Bo mam Mistrzostwo Polski, mam każdy krążek, mam srebrny, mam brązowy, mam Puchar Polski. W karze dostałem się i zdobyłem Mistrzostwo Świata. Czego troszeczkę mi brakuje w mojej karierze, to występu w zagranicznej lidze. Tak? W tym czasie, jak ja grałem, no to najsilniejszą ligą była Bundesliga i hiszpańska, czy też francuska. Nigdy mi się nie udało wyjechać i tutaj troszeczkę takie moje troszeczkę małe niespełnienie się. Tak? A tu, jeżeli można powiedzieć na rynku krajowym czy reprezentacyjnym, no to cieszę się z tej całego mojego przebiegu kariery, że gdzieś tak się potoczyła, a nie inaczej, bo moje ostatnie 8 lat grając w Wiśle Płoc, miałem w każdym roku miałem medal, tak? I tutaj gdzieś na pewno jestem spełniony jako sportowiec. Trafił pan jeszcze na ten okres przed absolutną dominacją Vive Kielce, bo to było, tam się czasami przeplatało, ale jednak to Wisła zdobywała w tym okresie zdecydowanie więcej złotych medali. I tak mi się udało, że ostatni złoty medal akurat właśnie jak kończyłem karierę, to zdobyłem i nie zasmakowałem tej jakby w ostatnim swoim sezonie porażki przez zespołem z Kielcami, gdzie oni byli wtedy też faworytem, murowanym przez wszystkich, przez dziennikarzy, przez kibiców, a my gdzieś nam się to udało i wygraliśmy z nimi ten finał i tak jak powiedziałem, na ostatni mój rok karierze i zakończyłem to też złotym medalem Mistrzostw Polski. A potem przejście już jako grający trener, prawda, do Spójni. Jak to jest łączyć zadanie zawodnika i trenera? Jeszcze przez pierwszy rok byłem trenerem juniorów w Płocku, dopiero na następnym sezonie przyszedłem do Spółni Gdańsk jako grający trener. Powiem tak, że to jest ciężka sprawa, ciężko zapaść tę równowagę między trenerem a zawodnikiem. Będąc na ławce trenerskiej, to bardzo się stresuję, tak? I wydaje mi się, że jakbym był na boisku, to mogę więcej. I też taka miałem sytuacja, jak byłem wspólnie. A to jest było błędne, tak? Gdzieś teraz w przebiegu tego czasu, co sobie przeanalizowałem, to nie jest to łatwa sprawa być zawodnikiem i trenerem. Także tutaj, jeżeli ktoś podejmuje takie próby, to naprawdę trzeba być wielkim mistrzem, żeby gdzieś spełniać się jako trener i jako zawodnik jednocześnie. To jest bardzo ciekawe, kibiców to bardzo interesuje, jak wygląda wtedy stosunek zawodników do takiego grającego trenera, bo jednocześnie trener powinien mieć autorytet w zespole, budzić respekt, ale z drugiej strony to jest nadal jakby kolega z zespołu, więc wywiera pan na nich jakiś wpływ, a oni, daj spokój. A ja powiem troszeczkę inaczej, teraz pracując też w Gwardii, tą współpracę cały czas... Gdzieś prowadzę tak, że to było partnerstwo. Nie jestem autokratywny, że ja mam rację, tylko gdzieś to jest raczej partnerstwo
Łatwiej mi się funkcjonuje też w takim systemie, gdzie zawodnicy to są moi jakby koledzy tak samo, tak? Słucham ich, co oni też mówią. Gdzieś na takiej zasadzie też pracowaliśmy w reprezentacji z Bogdanem Wentą i to gdzieś dało jakieś korzystne wyniki. I tak samo próbuję ja prowadzić, tak? Autorytet, mi się wydaje, że to człowiek, osobowość się zdobywa. Będąc i na boisku, i poza boiskiem, to się zdobywa wśród ludzi, tak? To nie tym, że jestem sobie panem trenerem i powiem ci, ma zrobić to. Tak? Tym raczej się nie zdobywa. Kiedyś takie były metody, tak, że trener był panem, a teraz raczej już jest troszeczkę inaczej, że trzeba być partnerem jednak do swoich zawodników. I też jak byłem grającym trenerem, też byłem partnerem pomimo swojego wieku, miałem 19-latków, to byli moi koledzy, tak, i chciałem im pomóc jak najlepiej, albo tak samo oni, żeby mi też pomagali. A jak wtedy reagują właśnie ci koledzy z drużyny gdzieś tam przy ustalaniu taktyki, jak pan tłumaczy coś taktycznie i mówi o sobie, że to pan tutaj będzie wtedy na boisku? Jest jakaś, nie wiem, zazdrość, czy jakiś bunt się przydarzył, czy że ktoś powiedział, że nie, że lepiej? Powiem panu tak, że to w zależności od sytuacji, czy jesteśmy w obronie, czy jesteśmy w ataku, tak? Jeżeli czuję się na siłach, że ja to mogę zrobić, to po prostu próbowałem ja to robić, ale jeżeli wiedziałem, że ktoś jest lepszy, to taką rolę powierzałem komuś innemu i teraz też mieliśmy mecz ostatni u nas z Pogonią, 120 sekund. Byliśmy w posiadaniu piłki, wziąłem czas, byliśmy w osłabieniu bez jednego zawodnika. I też trzeba było zawierzyć komuś, tak? Wziąłem jednego zawodnika, było głośno, kibice żyli, ja też byłem, nie powiem, też byłem w emocjach, ale próbowałem to sobie potłumić, próbowałem skontaktować się z jednym człowiekiem, jak najbardziej patrzeć mu w oczy, przekazać informacje i udało się, tak? Bo gdzieś tam dałem mu wskazówki taktyczne, jak mamy to rozegrać dwóm, trzem chłopakom, ale właśnie kto był reżyserem głównym tej akcji. I udało się, i rzuciliśmy na 3 sekundy przed końcem bramkę i to nam dało 2 punkty. Tylko że w tej sytuacji pan już nie mógł wziąć odpowiedzialności na siebie. A ta odpowiedzialność wynikała z tego, że pan wyznaczył konkretnego zawodnika. Natomiast już w tej sytuacji, jak jest pan tylko trenerem, no to nie może pan powiedzieć, ja to zrobię, tylko... No niestety, ale powiem panu, że to jest no trudno. To jest większy stres być trenerem niż zawodnikiem. Ale tutaj cieszę się, że nam się udało, tak? Że nam się udało i też było wiele razy w lidze, że gdzieś tam wziąłem czas, daliśmy jakieś wskazówki. Nie zawsze ja daję wskazówki. Często się też pytam zawodników, co oni czują, bo ja mogę czuć swoje, a zawodnicy też czują. I też trzeba słuchać zawodników, bo to niektórzy są już dojrzali, te zawodnicy, oni czują, oni są na boisku, nie wiedzą, co można zrobić. I to gdzieś wiele razy nam, jakby można powiedzieć, sobie wydało, tak, że zdobyliśmy bramkę, że tak jak ostatnio wygraliśmy mecz. A nie korci pana czasami, żeby jeszcze tam wyjść i pomóc swoim zawodnikom? Nie, już nie te lata, nie te umiejętności. Wydaje mi się, że chłopaków, których mam, to są lepsi już ode mnie, niestety. Dużo, dużo pracy już praktycznie mam. Prawie 40 jest na karku i nie ten czas, nie te zdrowie. Cóż, pana koledzy z reprezentacji, niektórzy jeszcze grają. No grają. No, Mariusz Jurasik jest tak jakby przykładem, ale ja już naprawdę nie mam zdrowia od 2-3 lat, jestem wyeksploatowany. Odbyłem całą swoją karierę bez jakichś poważnych kontuzji, byłem cały czas na jakichś tam najwyższych obrotach i już organizm wiedziałem, że już... Na tym najwyższym poziomie, tak? Bo wydaje mi się, że to, co powiedziałem wcześniej, że skończyłem dobrze swoją karierę, bo zdobyłem Mistrzostwo Polski i też nie chciałem się rozdrabniać. Ta sytuacja, która miała Spółnik Gdańsk, to była chwilowa, tam gdzieś miałem gdzieś pomóc, ale nie miałem być reżyserem, nie miałem być aktorem pierwszego planu, tak? Skończyłem, gdzieś tam wydaje mi się, że jestem zadowolony z zdobycia Mistrzostwa Polski, a jako zawodnik nie interesuje mnie inne rozdrabnianie. Wolę to, co wcześniej było moim pasją, marzeniem, zostać trenerem. Wolałem się na tym skupić i tutaj się jak najbardziej uczyć i dokształcać.
No właśnie, mówi pan, że było to marzenie, żeby zostać trenerem. A jak zaczęła się w ogóle przygoda z piłką ręczną? To już w podstawówce. Nauczyciel WF-u wychowania fizycznego nas zaszczepił pasją do piłki ręcznej. Chociaż powiem, że jako dziesięciolatek uprawiałem żeglarstwo. Na równi z piłką ręczną, chociaż jak były zawody żeglarstwa, no to wjeżdżałem na zawody żeglarstwa, piłkę ręczną porzucałem. Dopiero gdzieś tam w 8 klasie, jeszcze jak byłem w tym starym systemie edukacji, żeglarstwo jest drogim sportem. Mój klub nie miał zasobu, tak samo moi rodzice, żeby mieć dobry sprzęt, bo to są naprawdę duże pieniądze i trzeba go zmieniać 2-3 razy w sezonie. Trzeba wyjeżdżać do ciepłych krajów, żeby non-stop trenować. Mamy tam warunki tylko na 7 czy 8, 6-7 miesięcy mamy warunki, tak? A to trzeba non-stop trenować. I zrezygnowałem z tego żeglarstwa i po ósmej klasie wyjechałem do Gdańska i tam dalej się uczyłem fachu piłki ręcznej. Czyli niewiele brakowało, to Mateusz Kuczmierewicz miałby w panu konkurencję, a nie na przykład bracia Jureccy czy Lijewscy. Były miejsca, że startowaliśmy razem na jednych zawodach z Mateuszem. No ale Mateusz, powiem, wtedy jeszcze nie był taki dobry. Ja też nie byłem dobry, nie powiem. Ja byłem załogantem, ale Mateusz wtedy jeszcze nie był taki dobry. Dopiero później, żeśmy się dziwili i, no i gratuluję mu, tak, tego, co osiągnął. No, on jest mistrzem olimpijskim. Także wydaje mi się, że poszedłem do nową rywalizację, że odpuściłem Mateusza i poszedłem tutaj w piłkę ręczną. Mówił pan też o tym, że wtedy, kiedy chyba największy sukces w pana karierze, czyli wicemistrzostwo świata z drużyną, trener Wenta dał panu szansę. Teraz to pan daje szansę innym, bo jest pan selekcjonerem reprezentacji juniorów. Dokładnie, jestem trenerem. Powiem panu, że to jest ciężki kawałek. Nie powiem, że chleba, nie chodzi mi o pieniądze, tylko praca. Wydaje mi się, że mamy utalentowaną też młodzież, tylko przekonać ich do pracy jest naprawdę ciężko. Mieliśmy 2 lata temu Mistrzostwa Europy, zajęliśmy 8 miejsce, teraz byliśmy na Mistrzostwach Świata, zajęliśmy 19 miejsce. Moim zdaniem mamy ciekawych chłopaków. Młodzież mam ciekawą, tylko trzeba ich troszeczkę jakby... niestety trzeba ich zmuszać do pracy, tak? A na co dzień się rozjeżdżamy, są w różnych klubach i gdzieś tam się prosi ich, żeby pracowali nad sobą, i to jest ciężko, tak? I ta praca naprawdę daje gdzieś tam satysfakcję, ale tutaj świadomością tej naszej młodzieży jest bardzo, bardzo ciężko. To taki brak dojrzałości troszeczkę z nich wychodzi, czy... No bo nie wierzę, że lenistwo zwykłe. Jeżeli chce się być sportowcem, to nie można sobie pozwolić na nie chce mi się. Ciężkie pytanie. No, niby każdy chce, ale powiem panu tak, oglądam Ligę Mistrzów, widzę już tych chłopaków z tego rocznika w zespołach w Lidze Mistrzów, tak. Może nie mówię, że pierwszoplanowych, ale są w składach. Z naszego reprezentanta jeszcze nie mam jednego. Mamy Maćka Majdzińskiego, który jest w Hamburgu, ale też tam nie gra zbytnio dużo, tak. No tutaj chodzi mi o świadomość, tak. Tutaj też w zespole Gwardii mamy 5 juniorów, tak. Są to młodzi chłopacy, perspektywiczni. Tylko muszą siebie sami też zainwestować. To nie może być, nie może być tak, że ich się cały czas prowadzi za rękę. Oczywiście przez pewien czas trzeba prowadzić za rękę, pokazać im, jak to wygląda. Ale gdzieś w pewnym momencie oni muszą zaskoczyć to i sami w siebie inwestować. W takim razie w perspektywie czasu, jak ta reprezentacja może w przyszłości wyglądać? Trenuje pan młodzież, więc oni w przyszłości będą kadrą seniorską. W 2023 mamy Mistrzostwa Świata, tak? Razem chyba, jak dobrze pamiętam... Ze Szwecją. Ze Szwecją, tak. Moim zdaniem jest paru chłopaków, którzy 4 czy 5, którzy mogą już zasilić naszą pierwszą reprezentację, bo to, co powiedziałem, jest też Maciek Majdziński, mamy Arkadiusza Morytę z Kusłego, Kraków. Jest paru ciekawych chłopaków, mamy ile? Mamy 2,16 teraz, będziemy już praktycznie mieli, to mamy 4 i 3, 7 lat, tak? To wydaje mi się, że paru chłopaków, 3-4 może, tylko też od nich to wszystko zależy. Gdzieś muszą mieć większą świadomość, mają papiery, mają możliwość
Także to wszystko leży w ich rękach i tak samo jak obserwuję, bo jesteśmy tym samym pionie szkolenia młodzieży, rocznik górny i dolny, jest paru ciekawych chłopaków, także wszystko jest przed nimi, tylko muszą wziąć to troszeczkę swoje ręce więcej. A jak pan, będąc w tym wieku, w tym juniorskim wieku, motywował się do pracy, żeby osiągnąć to wszystko, co pan osiągnął? Czy ja powiem tak, że piłkarze są moją pasją życiową, tak? Moja żona przez to cierpi, moja córka też. To jest moja pasja i ja praktycznie tym żyję 24 na dobę. Wyjechałem jako mały po podstawówce, po 8 klasie wyjechałem do Gdańska i ja wiedziałem, po co wyjechałem, tak? W domu, za przeproszeniem, się nie przelewało i musiałem walczyć. Wyjechałem nas trzech i tylko jednemu się udało. I to, co pojechałem, ja to kochałem, to była moja pasja. Jeżeli coś się kocha, ma się pasję, ma się marzenia, to jest to się w stanie spełnić. Ja miałem marzenia. Powiem, że już byłem u schyłku swojej kariery i tu pach dostałem powołanie na reprezentację. I pojechałem na Mistrzostwo Świata i mam medal. To było moim naprawdę marzeniem wielkim i mam medal z głównej imprezy. I to, co zaapeluję do tych młodych chłopaków, trzeba mieć marzenia i trzeba o nie walczyć. Na pewno oni mają marzenia, ale czy tak walczą, to trochę daje mały znak zapytania. A warto walczyć. Warto walczyć dla takich chwil, dla takich momentów, dla takich meczów, żeby rozegrać, naprawdę warto walczyć. Był pan reprezentantem, teraz też gdzieś pan jest w tej reprezentacji jako trener tych młodszych grup. Jak ta reprezentacja w ciągu, powiedzmy, ostatnich 10 lat się zmieniła? Co się zmieniło i w jakim kierunku? Ja bym powiedział tak, że piłka ręczna się zmieniła, jest bardziej siłowa, bardziej więc jest szybsza i siłowa. Filar tego zespołu jednak mamy z tego naszej starej kadry, tak? Są bracia Jureccy, jest Sławek w bramce, jest młodszy Lieski. Gdzieś ten filar jest, tak? Do tego się dokoptowuje młodych chłopaków. Gram dalej podobnie, tak? Systemem w bronie 6-0, gdzieś tutaj ton gry nadają zawodnicy Kielc i Płocka, także reprezentacja mi się wydaje, że za wiele się nie zmieniło, tak? My się umacniamy, my się utrwalamy, my się bardziej zgrywamy i mam nadzieję, że w tym turnieju Mistrzostw Europy to pokażemy, że jesteśmy w stanie zdobyć najwyższe trofeum. A pod względem organizacyjnym, jakiegoś profesjonalizmu w tej reprezentacji, takiej organizacji zgrupowań, nie wiem, organizacji. To na pewno się zmieniło, to trzeba powiedzieć, całego związku, tak, z przygotowaniem do tych mistrzostw Europy. Mamy w Polsce dużo tych hal widowiskowych, tak, czy to w Krakowie, w Katowicach, we Wrocławiu, w Gdańsku, no naprawdę, jak ja grałem, to takich, może Wrocław stary, Spodek stary może był, nie było to, co jest teraz w Łodzi, czy tam wcześniej wspomnianych Kraków. Organizacyjnie na pewno te mistrzostwa na pewno na związek przygotuje na wysokim poziomie. Z tego, co wiem, jak rozmawiam z kolegami zgrupowania, też zawodnikom niczego nie brakuje, tak? Niczego nie brakuje, mają wszystko na najwyższej półce, czy to spanie, czy treningi, czy opiekę medyczną, także mają wszystko, co trzeba. Taki boom na piłkę ręczną w zasadzie zaczął się od waszego sukcesu, od tego srebrnego medalu. Ja przynajmniej tak to widzę. Dokładnie. Wie pan co, ja tego nie przeżywałem, bo byłem w Niemczech, ja nie wiedziałem, co się dzieje w Polsce, dopiero jak przyjechaliśmy. Też telefonicznie nam mówiono, co się działo. Ten boom ruszył i mam nadzieję, że to się będzie coraz bardziej nakręcało, że wydaje mi się, że piłka ręczna jest sportem medialnym, jest tam trochę walki, jest tam... Dużo zdobywa się też bramek, tak? Nie jest to, że wynik się kończy 1-0, czy tam 2-3-0. Także wydaje mi się, że to jest ciekawe widowisko, gdzie, to, co powiedziałem wcześniej, jest walka. I mam nadzieję, że te Mistrzostwa Europy, które teraz się odbędą za miesiąc chyba i tydzień, bardziej spopularyzują, bardziej gdzieś tam przyciągną młodzież do piłki ręcznej. I tylko pole przy tej organizacji jest troszkę pominięte, ale też w zasadzie nie mamy się na co skarżyć, bo chyba nie mamy nic do zaproponowania temu turniejowi. No na razie nie mamy obiektu, tak? W trzecim czy czwartym kwartale będziemy mieli odbiór hali widowiskowo-sportowej przy Oleckiej i to już był obiekt, gdzie można by było przyjąć na treningi, tak? Bo z tego, co wiem, chyba
ta hala będzie miała na 3-4 tysiące, a żeby zorganizować turniej kwalifikacyjny czy grupę Mistrzostw Europy, to trzeba mieć chyba pojemność hali gdzieś na 4 czy 5 tysięcy. Tak? Także nie wiem, czy by spełniała pewne warunki, ale już na jakieś pojedyncze mecze można by było tutaj naprawdę. Byłem na tej hali, jak jest tutaj w remoncie i naprawdę robi wrażenie, jest tak jak patrzyłem, trybuny są, wszystko jest fajnie, także mam nadzieję, że jak my spełnimy swoje oczekiwania co do utrzymania się w lidze, to będzie naprawdę fajne, może stworzyć fajne widowisko, fajną halę będziemy mieli w przyszłym sezonie. A teraz chcieliśmy odbić, skoro już wróciliśmy do Opola z reprezentacji. W ubiegłym tygodniu byli tutaj działacze władz miasta i dużo mówili o nowym projekcie, o tym, że będzie miasto będzie wspierać sport, te topowe drużyny, w których jest także gwardia. Myśli pan, że zaowocuje to jakimiś sukcesami w przyszłości pana drużyny? Wydaje mi się, że na pewno tak. Gdzieś to co wiemy, miasto dosyć dużym miało zaangażowanie finansowe w nasz budżet. I tak jak tutaj te plany, jest to jakby nowoczesny, nowy jakiś system, tak? Jest dział sportu, tutaj jest Rada Sportu tak samo. I wierzę to, że przy udziale miasta jesteśmy w stanie z roku na rok polepszać swoją formę zespołu, tak? Jakość zespołu, grania naszego. I tutaj, tak jak słyszałem wywiadu z panem prezydentem, to wierzę w to, że to wszystko idzie w dobrym kierunku. To skoro już wróciliśmy do Opola, chciałem zapytać, jaką drużynę zastał pan, kiedy pan przyjechał do Opola? Rozejrzał się pan i stwierdził, że no, robota jak robota, bierzemy się po prostu do pracy, czy to było na zasadzie, no czeka mnie duży wysiłek i jest wiele, wiele do zrobienia? Nie wiem, czy panowie to wiedzą, ale ja byłem sprawcą tego, że rok temu przyczyniłem się do tego, że Gwardia spadła do pierwszej ligi. Tak, dwa zwycięstwa Piotrka Wianina. Dokładnie, byłem tam trenerem, no i dzięki tym zwycięstwom gdzieś tutaj Gwardia Opole mnie doceniła i dała mi szansę tutaj jakby odbudowy tej drużyny. Pomimo, że ten zespół spadł z Superligi, ja widziałem potencjał w tym zespole, organizacyjnie w tym klubie też było wszystko poukładane, to gdzieś tam że jest szansa awansować i pomimo tego awansu dalej gdzieś stworzyć coś ciekawego. I dlatego też się podjąłem tej próby i podpisałem kontrakt na 3 lata. I tak jak miałem w pierwszym sezonie miałem awans, to teraz zadanie mam się utrzymać. Później jeszcze są wyższe cele, także dopóki co, jak mi przedstawili ofertę w sensie rozwoju tego klubu przede wszystkim, tak? Nie chodzi mi tu o finanse, mi chodzi o rozwój, bo bardzo, bardzo ważny dla mnie jest rozwój sportowy drużyny, zespołu tego naszego i to miało duży wpływ, że zdecydowałem się na pracę w Gwardii. A jak to się stało, że w zasadzie pierwszą ligę na pierwszą ligę pan zamienił, tak? Bo Piotr Kowianin też wtedy się nie utrzymał. Nie utrzymał, zdegradował się w baraże, żeśmy przegrali z Nielbą Wągrowiec. Miałem propozycję też Superligi, ale tak jak powiedziałem, sportowo była to najciekawsza oferta. Tak? Pomimo to, że to była pierwsza liga, to była najciekawsza oferta gdzieś, gdzie miała przyszłość, że można stworzyć coś ciekawego. A może pan zdradzić, gdzie miałby pan pracować, gdyby nie w Opolu? Nie miałem ze Śląska, Wrocław miałem, później był Pogoń Szczecin, też była oferta, były rozmowy z Kwidzynem, także były, tak, ale gdzieś tutaj to całe, co się działo wokół zespołu, się dzieje wokół, znaczy Gwardii Opole, bo ciekawą perspektywiczną pracą. Piotr Kowianin nadal w pierwszej lidze, a Gwardia awansowała dzięki
dzięki pana pracy, między innymi. No tak jest, awansowaliśmy teraz, awansowaliśmy, no i to, co powiedziałem, chcielibyśmy się utrzymać i z roku na rok poprawiać swoją jakość, tak, dawać więcej dla kibiców, dla całego miasta. No jakość w pierwszej lidze była, bo to ani na pewno żadnej porażki, a chyba tak, i tak, żadnego straconego punktu. Udało się, tak. Powiedzmy się, udało i jesteśmy z tego szczęśliwi i dumni, że całą pierwszą ligę nie przegraliśmy żadnego meczu, ani nie zremisowaliśmy. Witamy na trzeciej części rozmowy z panem Rafałem Kuptelem. Chcieliśmy zapytać razem z kolegą o plany drużyny Gwardii na najbliższy okres, na ten sezon, do końca tego sezonu i może na dalszą przyszłość. Znaczy, ja powiem plan na ten tydzień, tak? Jutro wszystkich kibiców zapraszamy na mecz na 8:30. Chcemy utrzymać swoją twierdzę niezwyciężoną. Później gramy w niedzielę w Legionowie i tak jak powiedziałem wcześniej, też chcemy w końcu zdobyć punkt, a nawet dwa na wyjeździe, zrobić sobie prezent na koniec roku. A jeżeli chodzi o cały sezon, no to cel był postawiony utrzymanie, ale my będziemy walczyć o coś więcej, tak? Ja tu nie składam żadnych deklaracji, ale na pewno będziemy walczyć, żeby dać coś więcej z siebie, tak, dla kibiców. Moim marzeniem jest zagrać w playoffach, tak? Zagrać w playoffach i do tego będziemy dążyć. Czy się uda, zobaczymy. Wydaje mi się, że mamy potencjał, tak? Jak mam część zawodników młodych, bo bodajże 4 czy 5 zawodników rozgrywających ma gdzieś koło 23-25 lat. Wdrożyliśmy do zespołu 5 juniorów, tak? I gdzieś tutaj uważamy, że czas gra na naszą jakby stronę. I w przyszłym sezonie na pewno gdzieś tam będziemy chcieli się jakoś tam wymienić, bo oczywiście, tak? Bo nie wszystko się zawsze zgrywa. Gdzieś trzeba gdzieś tam niektóre pozycje by trzeba zmienić. Jakiegoś zawodnika, wdrożyć tych młodszych i w przyszłym sezonie popatrzeć już taką o bardziej stabilniejszą sytuację w pierwszej ósemce po prostu, tak. Oczywiście moim marzeniem jest, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, mamy halę, która będzie oddana za w przyszłym roku, trzecim albo czwartym kwartale. Jako zawodnik przeżywałem i wiem, że drużynie trzeba sportowo zdobyć medal mistrzostw Polski i to jest moim marzeniem, żeby z Gwardią zdobyć medal, tak. Naprawdę wiele nie trzeba uwierzyć w siebie i można dużo, tak. Oczywiście to trzeba troszeczkę pracy, tak. Tego się nie da przeskoczyć, że my awansowaliśmy i w ciągu roku czy dwóch, to potrzeba 2, 3, 4 lata a wierzę, że z tym zespołem, co mamy, tak, jest to zespół dla mnie perspektywiczny, że jesteśmy w stanie tego dokonać. To są moje marzenia i tego bym sobie życzył. Mówi pan o planach tutaj w bardzo szerokiej perspektywie czasowej, czyli możemy to przyjąć za deklarację, że praca trenera Kuptela nie skończy się w Gwardii po tym sezonie. Znaczy ja mam jeszcze kontrakt na ten sezon i następny, tak? No nie ode mnie też to zależy. To bardzo bym sobie chciał, że tak było, a jak będzie, no to czas pokaże. To pewnie też będzie zależało właśnie od tych wyników i od realizacji celu. No niestety trenera wynik rozlicza i tutaj to od tego nie zależało. I tutaj ja z moim trenerem Michałem Skórskim, który współpracuje, musimy tutaj walczyć o to, żeby ta drużyna jakoś z miesiąca na miesiąc nawet wzrastała, tak? Bo to jest ważne i jeżeli mamy swoje marzenia, bo gdzieś tam z Michałem rozmawiamy, no to musimy temu spróbować sprostać. Naszym gościem sportowego śniadania dzisiaj był trener Gwardii Opole, pan Rafał Kuptel. Dziękujemy bardzo za rozmowę i życzymy powodzenia w tych kolejnych meczach i samych zwycięstw. Dziękuję bardzo za rozmowę, ale dziękuję też za życzenia wygranej, żeby nie zapeszyć. I zapraszamy na mecz jutro wszystkich kibiców, godzina 18:30.